Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrywam ten filmik, żeby Was wyleczyć z pewnych stereotypów. Mianowicie ostatnio Wam pokazałem kolor mojego oleju Ravenolu po 5000 kilometrów, który może się wydawać czarny, ale tak naprawdę to jest brąz, co widać tutaj na szkle. No i piszecie w komentarzach, że za ciemny i tak dalej. Przecież to tylko 5000 kilometrów, a może trzeba było zrobić pukankę silnika, czyli że niby silnik brudny i tak dalej. Nie, słuchajcie, to naprawdę tak nie działa. Olej zmienia kolor na ciemny tylko pod wpływem temperatury, nawet jeśli nie wąchał w ogóle silnika. I to pokazują przeróżne testy na YouTubie i to wam za chwilę pokażę. Tutaj mamy takiego pana, co ładnie testuje przeróżne oleje. Tu akurat testował Mobil One i jakiś Schaffers, chyba jakiś amerykański olej. Co ciekawe, ten Schaffer zdecydowanie wygrał z Mobilem. I zobaczcie, jakie doświadczenia pan robił. Zaraz wam to pokażę. Tu najpierw pan zlał do probówek nówkę olej prosto z baniek, mobil jasny, a ten ma taki kolor jakiś zielony. No i tak w ogóle w pierwszym doświadczeniu je trochę przymroził i pokazał prędkość spływania na takich rynienkach. I tu już właśnie ten zielony szafer wyprzedził mobila. Ale przede wszystkim zlał je, słuchajcie, do takich naczyń szklanych, taką samą ilość i po prostu je podgrzał do około 200 stopni, gdyż twierdzi, pewnie wie o czym mówi, że taka temperatura jest u samej góry tłoka. No podejrzewam, że tak jest, no bo wiadomo, że silnik jest chłodzony wodą, płynem i on jest schłodzony do powiedzmy 90 stopni, tak? Mamy 90 stopni, ale to już jest temperatura schłodzona. Czyli wiadomo, że te temperatury przy tłoku są dużo wyższe. No i pewnie mają właśnie około 200 stopni. No i nalał świeżutki olej do dwóch szklanych pojemników. Tutaj leje mobila. Obok nalał tego szafera. No i słuchajcie, w tym filmiku chyba przez 80 minut grzał je do 200 stopni. No i słuchajcie, pod koniec tego testu, no to zwłaszcza widać na mobilu, który był ładny, żółciutki. No oba, słuchajcie, przypominają po prostu czarny kolor. Zobaczcie, bez silnika, tylko temperatura. A tak w ogóle potem je z powrotem wszystkie wlał znowu do probówek, czyli tutaj świeżutkie oleje, a obok właśnie te spalone. Zobaczcie, jaki tu prawie czarny, no ale to jest ten zielony, tak? No i znowu do zamrażarki i chciał pokazać, co się stanie z takim olejem właśnie już przepalonym. Czy on jest równie skuteczny, jeżeli chodzi o jego gęstość, spływanie po tych rynienkach, czy nie. No i okazuje się, że ta prędkość spływania jest praktycznie identyczna. Może ciut te przepalone oleje, chociaż nie, mobil, nieważne czy nówka, czy przepalony, spływa dosłownie z tą samą prędkością. Tutaj może ciut szybciej ten przepalony. A w innym teście, czyli na tym samym kanale, porównywał Amsoila z jakimś olejem Penrite i dokładnie tak samo. I zobaczcie, świeżutkie oleje najpierw. No i również podgrzał do około 200 stopni. No i po jakimś czasie znowu, jak można by rzec, czarne, chociaż tak naprawdę mocno brązowe.
No i znowu zlał świeży i spalony olej od tych dwóch firm. Czyli tu mamy Amsoil, tu mamy ten jakiś Penrite. No i szybkość spływania po tych samych rynienkach, czyli tu z lewej strony Amsoil, świeży i spalony i Penrite. Amsoil już się leje, a tamten jeszcze nie. Innymi słowy, Amsoil wygrał zdecydowanie w tym teście. No ale przede wszystkim chciałem wam pokazać właśnie te kolory. Tak naprawdę ten kolor, słuchajcie, jest niemal identyczny jak mojego Ravenolu po 5000 km w prawdziwym silniku, a nie tylko podgrzany na kuchence. Dzięki. Trzymajcie się.